Welcome to Learn Polish Podcast. you find all our episodes on learnpolishpodcast.com. we or on YouTube and Rumble. Be sure to give us a thumbs up, five-star rate, and share with your friends. really helps. And you get lessons from my list team, poloniswitch.com. Find everything about me, my six podcasts, buy link forward slash podcaster. i would like to thank our sponsor, danielpackard.com, helping people with stress and anxiety, 90% success rate, and you only pay if he helps you. So be sure to check him out, danielpackard.com. come out. Dzień dobry, Roj. Witam Cię bardzo serdecznie i wszystkich entuzjastów języka polskiego. Zapraszamy na kolejny podcast. Dzisiaj będziemy dalej rozmawiać na temat świąt Bożego Narodzenia, ponieważ czujemy tą świąteczną atmosferę. W Polsce dużo, dużo osób rozmawia na temat świąt Bożego Narodzenia, dlatego z Rojem wybraliśmy taki temat na dzisiaj. Świąteczne życzenia, czyli Christmas wishes. Polacy są bardzo tradycyjni, Roy, i w ogóle w przeszłości, in the past, bardzo taką popularną, często praktykowaną tradycją było pisanie kartek świątecznych. Kartka świąteczna, czyli Christmas cards. I Polacy pisali, później szli na pocztę, post office, tak? i wysyłali they send. Te kartki świąteczne. Teraz oczywiście, kiedy technologia się cały czas tak rozwija, mamy telefony komórkowe, piszemy smsy, czy publikujemy życzenia na Facebooku, ta tradycja kartek świątecznych, no troszeczkę e, mnie no Słucham? Mnie, tak. No jest mniej, mniej praktykowana, dokładnie tak. To jednak w czasie wigilii, during Christmas Eve, Supper. Polacy bardzo kultywują, i to jest bardzo ważne, składanie życzeń. Co to znaczy składać życzenia? If wishes. Tak, dobrze. Czyli zanim zaczynamy w ogóle kolację wigilijną przed jedzeniem, przed smakowaniem zupy, karpia, ciasta i innych pysznych rzeczy, Polacy składają sobie życzenia. Mówimy do babci, do dziadka, do wujka, do mamy, do taty, do brata, do siostry, do męża, do żony, do dziecka życzenia. I to jest bardzo, bardzo ważna tradycja. Zanim zaczniemy jeść, before we start eat, tak? To, to jest bardzo ważne, dlatego dzisiaj możemy porozmawiać e, o tych polskich życzeniach świątecznych. Mówimy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. To jest klasyk. Wesołych Świąt, czyli Merry Christmas i Szczęśliwego Nowego Roku. Powtórz, Roy. Merry Christmas and a Happy New Year. Nie, po polsku, po <laughs> Wesoły, polsku. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Super, na pewno słyszałeś, Roy, bo ty mieszkasz w Polsce już chyba 16 czy 17 lat. Tak. Także no, myślę, że masz już to we krwi <laughs> i wiele razy to słyszałeś. No, i możemy też powiedzieć: Niech święty Mikołaj przyniesie ci wszystko, o czym marzysz. Też możemy powiedzieć takie życzenia, ponieważ każda osoba ma marzenia. Marzenia, czyli Dreams, prawda? Jest wished roku. Tak, jest końcówka roku. I Polacy mają też taką tradycję, że pod koniec roku mówią, o swoich planach na nowy rok, czyli w 2024 roku chce, albo planuje, albo zrobię, czyli mają różne marzenia. Dlatego takie życzenia są bardzo piękne. Niech święty Mikołaj przyniesie Ci wszystko, o czym marzysz. Roj o czym marzysz? O święty spokój. O czym marzysz? O czym? O święty spokój. O, Roy chce mieć święty spokój, czyli holy peace. No dobrze, to mam nadzieję, że święty Mikołaj w nowym roku przyniesie Ci dużo relaksu, odpoczynku i spokoju. Super. Następne życzenia. Niech Twoje serce i dom będą pełne radości. Wesołych świąt i wspaniałego nowego roku. Możesz powtórzyć, Roj. Niech Twoje serce. Niech Twoje serce. I dom. I dom będzie pełne. Pełne radości. Radości. Wesołych świąt. Wesołych świąt. I wspaniałego nowego roku. Piękne, prawda? Piękne. I ja też mam nadzieję, Roy, że Twoje serce i Twój dom będzie właśnie pełen, dom radości, ponieważ będzie mama, brat. Święty Mikołaj przyniesie Wam dużo prezentów, będzie smaczne jedzenie, więc mam nadzieję, że będziecie mieć piękny czas. Ale na właśnie... pewno nie będzie karp. Nie będzie karpia, tak? Nie będzie karpia, nie będzie ryby. Dobrze, i ostatnie. Klasyczne życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. To jest taki klasyk. Myślę, że też bardzo fajny i popularny, co oznacza. Like have a healthy, peaceful. And family Christmas. Dobrze. I po polsku powtórz Roj, zdrowych. Zdrowych, spokojnych. Spokojnych. I rodzinnych. I rodzinnych. Świąt Bożego Narodzenia. Świąt Bożego Narodzenia. Tak, myślę Roj, że bardzo fajnie jest napisać. Do Twoich przyjaciół z Polski takie życzenia świąteczne. Teraz już masz gotowy, <noise> więc możesz coś napisać. I powiedz mi, czy w Irlandii Wy też kultywujecie składanie sobie życzeń? Czy to też jest dla Was takie ważne, czy nie tak bardzo? Jest normalny karta, karta, Christmas card, tak? tak Aha, czyli pisać kartę Pisz, świąteczną. Tak. Mhm. Czy na kartce, nie osobiście, kiedy tak. stoisz obok osoby i mówisz nie, tylko dajesz kartki świąteczne, tak? W Irlandii. Dokładnie. Tak, to bardzo piękne. Dobrze, Roj. Także dziękuję Ci bardzo, a ja z Rojem życzymy Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Mamy nadzieję, że Wasze święta będą właśnie spokojne, rodzinne, piękne i że święty Mikołaj przyniesie Wam wszystko, o czym marzycie. Dziękujemy Wam bardzo i do następnego razu. Dziękuję bardzo, Kamela. Dziękuję, Roj. You can get lessons from Camilla Steen Polonaswitch.com. You find everything about our podcast, Polish Podcast.com, or on YouTube and Rumble. You'll find the links in the show notes. Sure to subscribe and give us a thumbs up, it really helps. And you'll find everything about me and my six podcasts, my coaching bio.link for slash podcaster. And we'd like to thank DanielPackard.com, helping people with anxiety and stress. He had a 90% success rate, and he only charge it if he's able to help you. So be sure to check him out. DanielPackard.com. Until next week, djinkwebazo. Do